It is a privilege for me to invite to the stage the Polish Minister of National Education, Anna Zalewska. Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Przedstawiciele Organizacji Międzynarodowych, Władz Państwowych i Samorządowych, Drodzy Młodzi Ludzie and Dear Young People, pragnę serdecznie powitać w Polsce Ministrów Edukacji, Przedstawicieli Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Dzisiejsze spotkanie, które zgromadziło tak wielu szacownych gości, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój edukacji, w tym przede wszystkim edukacji historycznej, stanowi bardzo ważny sygnał, jak wielkie znaczenie mają nasze wspólne starania o nauczanie, kultywowanie pamięci o Holokauście. Były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to nie tylko szczególna placówka muzealna, symbol martyrologii, ale również wciąż aktualne ostrzeżenie, które w swoim najokrutniejszym wymiarze dała nam historia. Jest także przestrogą przed nienawiścią, rasizmem, antysemityzmem. Pamiętając o ofiarach zbrodni sprzed ponad 70 lat, naszą rolą, ale i zobowiązaniem jest pamięć o wydarzeniach, które nie mają prawa już więcej się powtórzyć. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie prawdy o miejscach i wydarzeniach tamtych czasów. W procesie edukacji niezbędna jest wiedza o Holokauście i pamięć o trudnej i bolesnej historii. Nie tylko po to, by przypominać światu o tragedii ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, ale aby pamięć ta stanowiła impuls do odważnego wzięcia odpowiedzialności za losy świata, szczególnie przez młode pokolenie. Jako minister edukacji Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że w ramach wdrażanych obecnie zmian w naszym systemie edukacji, w nowej podstawie programowej położony został szczególny nacisk na nauczanie historii. W trosce o zachowanie i przywracanie pamięci oraz w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość nowych pokoleń staramy się nadać odpowiednią rangę temu ważnemu przedmiotowi. Między innymi przez zwiększenie liczby godzin jego nauczania w szkołach średnich, a także przez kształcenie nauczycieli. Szanowni Państwo, edukacja młodych ludzi, za którą jesteśmy wspólnie odpowiedzialni, potrzebuje miejsc, w których uczniowie mają okazję do przekonania się o tym, jak wyglądało życie Polaków i Żydów, obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich wyznań i narodowości przed wybuchem II wojny światowej. Istotne jest również to, aby poznać rozmiar i wagę wspólnej tragedii oraz podejmować działania oraz inicjatywy na rzecz wspólnego dialogu. Świadomość ta musi być brana pod uwagę w kształtowanej polityce edukacyjnej naszych krajów. Jeśli chcemy, aby młodzi ludzie byli świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, musimy pozwolić im na zagłębienie się w znaczenie tamtych tragicznych wydarzeń. Oddając hołd ofiarom, odwołując się do dramatycznych świadectw ocalonych, jesteśmy również zobowiązani do przypominania o tych, którzy idąc ciemną doliną zła się nie ulękli, sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy nie bacząc na własne bezpieczeństwo, kierując się miłością bliźniego, ratując choćby jedno życie, ratowali cały świat. Pamiętając, bądźmy aktywni. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest dawanie świadectwa o przeszłości. Dziękuję.